Jak najbardziej aplikacje mobilne mogą pomagać, już teraz obserwujemy, że w wielu dziedzinach naszego życia aplikacje mobilne, biorąc pod uwagę mobilność Polaków, pomagają w takich codziennych czynnościach, ale jak najbardziej wchodzą również w obszary np. mHealth, czyli aplikacja Alki Recovery właśnie została stworzona po to, abyśmy mogli pomagać osobom uzależnionym. Biorąc pod uwagę uzależnienia, to często, często uzależnienia, tak jak od alkoholu czy narkotyków, mają bardzo podobne mechanizmy działania aplikacja mobilna jest tak naprawdę uzupełnieniem do terapii, czyli do procesu terapeutycznego, a więc leczenia. W aplikacji Alki Recovery przewidzieliśmy sobie kilka sekcji. Dwie z nich to tak zwany dzienniczek uczuć oraz dzienniczek głodu, czyli dwa nieodłączne elementy istotne z punktu widzenia procesu leczenia, które należy codziennie obowiązkowo uzupełniać, aby właśnie dbać o swoje, swój powrót do zdrowia. Na tą chwilę mamy tak zwaną sekcję wiadomości, jest to tak zwana ściana płaczu, tak to sobie nazwaliśmy, a więc możemy tam jak najbardziej społecznościowo kontaktować się z innymi osobami, które pobrały aplikację i które również biorą czynny udział i korzystają z tego rozwiązania. Kolejnym etapem rozwoju aplikacji chcielibyśmy... Wyjść szerzej w tak zwane obszary społecznościowe. Czyli tu już chcielibyśmy naprawdę zaangażować do współpracy terapeutów, aby w czasie rzeczywistym mogli na przykład wyciągać rękę i pomagać tym, którzy w danym momencie no, sami próbują, że tak powiem, i poszukują tej pomocy. Aplikacja jest do pobrania w markecie Google Play od 1 lipca. Na tą chwilę mamy ponad 300 pobrań aplikacji. Jeśli chodzi o wypełnienia tego dzienniczka głodu, o którym wspominałem, to na tą chwilę jest to ponad 4000 wypełnień dzienniczka głodu. Także jak najbardziej. Obserwujemy zainteresowanie, aktywne wykorzystywanie aplikacji oraz uzupełnianie tych narzędzi terapeutycznych, które są tak ważne z punktu widzenia procesu leczenia. Na tą chwilę aplikacja powstała, jest skierowana głównie do osób, które mają problemy z uzależnieniem od alkoholu. Tak jak wspominałem, te mechanizmy, jeśli chodzi o osoby uzależnione, są bardzo podobne, zbliżone. Ale skoncentrowałem się w pierwszej chwili na, na tym, aby stworzyć produkt dla osób uzależnionych od alkoholu. Kolejny etap rozwoju aplikacji mogłyby poszerzyć tą grupę docelową, która i tak w Polsce jest duża, ponieważ szacuje się, że 12% społeczeństwa ma problem z uzależnieniem od alkoholu.